Hej moi drodzy, witam was na kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj nie ma u mnie wznowienia. Powiem na końcu wszystko. Kto będzie ciekawy, to znaczy kto będzie zainteresowany, zapraszam was na koniec. Tam będzie parę ogłoszeń takich parafialnych. Nie chcę tutaj przedłużać. Dzisiaj mamy taki fajny miks za 50 zł. Są to zdrabki wszystkie z numerem 3. Taką propozycję no, zaproponowała mi Livia z kanału Sanoczanka Wariatka. Livio, serdecznie Ci dziękuję za propozycję. Livia ma swój kanał, w tytule filmu będzie odnośnik do tego kanału. Wpadajcie do niej, zostawcie tam co trzeba, będzie jej na pewno miło. Ostatnio tam mało się udziela, no bo wiadomo, nie samym YouTube'em człowiek żyje. I tak, mamy z numerem 3. Pod jednym z filmów właśnie zostawiła mi Livia komentarz z propozycją. Powiedziała, żebym zdrapał właśnie z trójką, ponieważ jest to jej dzień urodzenia. Ja oczywiście się zgodziłem, aż no, ucieszyłem się, ponieważ to też jest mój numerek, mój dzień, mój miesiąc urodzin, więc tym bardziej. Chciałem kiedyś zrobić taki miks, ale nie miałem jakiejś motywacji, a teraz, że mi zaproponowała Livia, no to skorzystałem z propozycji. Jeszcze raz dziękuję. Mamy taki fajny miks. W zasadzie zdrabki, których tak nie lubię, to po pierwsze, no i zdrabki takie już starsze. Z tych nowszych niestety nie było nic. Zostawcie również serduszka dla pani z kolektury, że szukała. Przeszukała mi wszystkie zdrabki, które miała. No i na takie wypadło. Co jeszcze? Aha, myślę, że będzie dobrze widać, ponieważ no niestety statyw mi całkowicie umarł. Pęknął mi niestety. No i na końcu filmu też wam zostawię zdjęcie, jak teraz nagrywam filmy, jaką mam fajną konstrukcję. Dobra, to wszystko. No i na końcu będzie ogłoszenie parafialne. Oczywiście przypominam o konkursie na Tipli. Do 12 jest konkurs. Mamy przypływ kasy, oczywiście z numerem 3. No i wygrywające liczby to 13, 29, 1 i 12. A mamy... I szukamy muszelki też. Mamy 3 giszki. Tutaj pozdrawiam oczywiście Sylwię z kanału Planeta 4. Przy tej zdrabce 17. 28, no blisko. 14, blisko. 3 giszki 5. 11 obok. 19 nie ma. Trójka, no niestety nie. 18 nie ma. I 26 nie ma. No niestety pierwsza jest pusta. Idziemy do kas na premię. Z numerem 3 oczywiście. Szukamy wygrywających liczb. No i tutaj szukamy portfela. A wygrywające liczby to 34. 9, 8 i 18, a mamy 35, no obokiem zaczynamy, 6, 7, 16. Jak tutaj nic nie będzie, to się Livia nie przejmuj. Trudno, takie są zdrabki. Chciałem zrobić właśnie taki odcinek z trójką, ale jakoś takiej motywacji nie miałem. Więc dziękuję Ci za propozycję. 12. 19. 30. I 36. No kolejny niestety pustak. Zobaczymy kontrolne.
No ciężko mi się, szczerze mówiąc, nagrywa z tego statywu, no ale jakoś trzeba, mamy różne. Okej, teraz może sobie przejdziemy a do grubego kasza. Bardzo nie lubię tej zdrabki, premiera była dawno, ale no nie wyszła mi. Szukamy wygrywających liczb, szukamy świnki, no i takiego kasza, który nam podwaja wygraną. A wygrywające liczby, czyli 3, 27, 22, 14 i 40, a mamy 37, 15, 39, 7, 6, nic nie ma. Ojej, 38, 13 obok kolejny, 26 kolejny obok, 19, 25, no nic nie ma, 40, o mamy wygraną, fajnie, coś będzie, nie będzie 0, 23, 8, 16, 33, mamy drugą wygraną, no jak fajnie, 5, a już się bałem, 32, trójka, świnkę by dali, 11 i 29 nie ma, co to mieliśmy? 23, nie. Co to było? 13, 26, 19, 25, 40. Tak, mamy dyszkę. I pod 33 mamy 20. No ładnie. Super. Kontrolne, no nie wiem, jakie są w tej zdrabce. Szczerze mówiąc, nie wiem. JJ. Mamy wygraną, super. 30 złotych jest, fajnie. To już coś jest. Dobra, mamy teraz bonus 7. Dawno też przeze mnie nie drapana. Tutaj też pozdrawiam Sylwię z kanału Planeta 4. Kto ogląda Sylwię, ten wie, dlaczego pozdrawiam przy tych dwóch zdrabkach. Szukamy pliku i siódemki. Siódemka nam mnoży wygraną razy dwa. Trzymajcie mocno kciuki, żeby jeszcze coś tutaj się trafiło, a mamy właśnie takiego kasza, który nam tam był potrzebny w poprzedniej. Mamy gwiazdę, mamy plik. Wow, jednak trójka jest szczęśliwa. Biedronka, słońce, ananas, arbuz. Piłka, palma, cytryna, plecak, karta, diament, zegar, rower, wiśnie, awokado i paczki. Mamy siódemkę, czyli co? Mamy odcinek na plus, ale fajnie. Tutaj mamy dyszkę, a tutaj mamy dyszkę razy 2, czyli 20-30 zł na tej zdrabce. Czyli mamy już plus. Ale fajnie, dziękuję Ci serdecznie za propozycję. GG kontrolne. Idziemy teraz Maxi Cash Party z numerem 3 oczywiście. Szukamy wygrywających liczb. No i pliku. Plik nam daje od razu 40 zł. Wygrywające liczby 7, 21, 19, 19, 2 i 6. A mamy 11. 33, 4, 1, 27, nie mamy, 7,
siedemnastkę, no siódemkę mamy, 29, 18, 32, no tej zdrabki też tak nie lubię za bardzo, jest 19, patrzcie, jaka trójka jest szczęśliwa, jest 19, 3, 35, 9, a już myślałem, mamy 19, 26 nie ma, ale mamy już wygraną. 23 też nie ma. 16 nie ma. 38 nie ma. 37 nie ma. 28 to jest mój dzień urodzin. I 7, patrzcie, mamy tutaj drugą wygraną, nie wierzę. Pod 19 mamy dyszkę, a pod 7 też dyszka, 20 złotych na tej zdrobce. No szok. CC, no nie wiem jakie są kontrolne, powiedzmy, że to jest 20 złotych. Powiem wam szczerze, że na razie wszystkie za 10 wygrane. Została jedna. Diamentowy los, też dawno nie drapana. Szukamy wygrywających liczb. No i tutaj takiego diamentu, który nam nic nie daje tutaj, tylko przypisaną kwotę. Wygrywające liczby jest 44, 3, 18, 27 i 39. Takich liczb szukamy. A co mamy? To jest ciężko trafić. Mamy dwa obok. Nawet jak tu nic nie będzie, to i tak jest super wynik już. 4, 24. Nie byłem nastawiony na te zdrabki. 41, 11. Akurat innych z trójką nie było. Pani oczywiście bardzo miła, czyli coś w tym jest. Nie robiła w ogóle problemów, nawet się cieszyła, bo przynajmniej miała zajęcie. Mówiła, że się nudzi. No, mało kto przychodzi do tej kolektury. 15, 9, 26, 47, 46 nie ma, 7 nie ma, 23 nie ma. Jutro pójdę wymienić do tej samej kolektury. Może ta pani będzie i podziękuję jej. 48, 43, 13, 16 i 40. Czyli co? Ta zdrabka się wyłamała. Jest pusta. Tak jest. Ale patrzcie, mamy trzy pustaki, tylko trzy pustaki i trzy wygrane. I to jak? Tutaj mamy 30 zł na grubym kaszu. Tutaj mamy 30 zł na bonus 7. I tutaj mamy 20 na Maxi Cash Party, czyli wyniki to 60, 80 zł na 50. No, 30 na plusie, więc ładnie. Jeszcze raz dziękuję Ci serdecznie, Livio, za propozycję. Już dawno miałem zrobić taki miksik, ale no bałem się, tak? Nie miałem tej motywacji, więc tym bardziej Ci dziękuję. A teraz zapraszam do ogłoszeń parafialnych. Jeśli chodzi o ogłoszenia parafialne, to tak, u mnie tej premiery wznowienia linii teraz nie ma. Natomiast zrobię piątek, sobota, niedziela maraton z tymi liniami. W piątek, w sobotę, w niedzielę będą tak jedna mega linia, jedna ekstra linia i tak codziennie. I zobaczymy, co się uda wydrapać. To po pierwsze. Po drugie, w sobotę chciałbym zrobić
kontynuować ten maraton, czyli linię na TikToku, na live'ie. Ponieważ mam ponad 1000 obserwujących, mogę zrobić live. Dajcie znać, czy chcielibyście w sobotę live na TikToku. Byłyby oczywiście te zdrabki liniowe, czyli mega linie, ekstra linie. No i jeszcze na pewno jakieś fajne zdrabki dobiorę. Jest budżet na drapanie, więc fajnie. Co jeszcze? Chyba wszystko. Czyli tak, u mnie będzie wznowienie w formie maratonu. Piątek, sobota, niedziela. W piątek mega linie, ekstra linie. Sobota mega linie, ekstra linie. Na TikToku, jeśli będziecie chcieli. Plus jeszcze jakieś tam dobiorę zdrabki. No i w niedzielę zrobimy też mega linię, ekstra linię na odcinku. No i zrobimy losowanie zwycięzcy konkursu na Tipli. Dajcie znać, czy jesteście zainteresowani. No, stwierdziłem, że wiecie, jest długi weekend, na spokojnie sobie podrapać te linie w długi weekend, wiadomo, niż robić tak w pośpiechu. No, odcinek, tak, premierę we wtorek. A wiecie, we wtorek to ja bym wieczorem kupił. Wieczorem by wpadła ta premiera, więc no, dajcie znać, czy jesteście zainteresowani. Konkurs trwa właśnie do tego 12, 13 będzie rozstrzygnięcie. Chyba to wszystko. Dobra. No i na końcu pokażę zdjęcie mojej konstrukcji, jak teraz będę nagrywał przez krótki czas. No mam nadzieję, że uda mi się jakoś ogarnąć statyw. Na pewno nie jakiś, wiecie, wymyślny, bo wiadomo, odcinki nie są jakieś super, więc no nie ma co inwestować za dużo, tylko żeby jakoś nagrać fajnie. Trzymajcie się zdrowo, ciepło. Dziękuję jeszcze raz tutaj Livi za propozycję. Zdrabki zaszalały. I co, widzimy się prawdopodobnie już na maratonie. Na razie, cześć, pa.